Rybny bilans strat w Piątkowicach to 10 ton śniętych zwierząt. Okazuje się, że gdzieś koło 10 ton mamy tej ryby, która niestety i nie wiemy dzisiaj do końca tak naprawdę z jakiego powodu. Okazja się nasuwa. Sprawdź, Ford Kuga już od 79 900 zł z obejmującą 5 lat lub 100 000 km ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. Ostateczny bilans to nawet 10 ton ryb wyłowionych w ostatnim tygodniu sierpnia z Nysy Kłodzkiej w Piątkowicach. Przyczyna śnięcia tak znacznej ilości fauny wodnej to według ekspertów Wód Polskich zbyt niska zawartość tlenu. Ryby pojawiły się na urządzeniach elektrowni wodnej w Piątkowicach w poniedziałek 26 sierpnia. W nocy z wtorku na środę starostwo powiatowe w Nysie podjęło decyzję o wybraniu z wody kolejnych śniętych ryb, by zapobiec skażeniu wody. Ci, którzy wyciągali te ryby, to jak patrzyli, to dobrze. Ja nie powiem, że mieli łzy w oczach, ale rzeczywiście było widać takie, no co najmniej smutek, powiedzmy sobie szczerze. Początkowo mówiło się o jednej tonie śniętych ryb. No to ryby było tam masa na kracie, tam na tej... elektrownie, no to wyciągali je to tymi grabiami, czy jak to się nazywa, i na kupę tam sypano. Do końca feralnego tygodnia efekt przyduchy znacznie zwiększył ten bilans. Okazuje się, że gdzieś koło 10 ton mamy tej ryby. Okazy, jakie trafiły do utylizacji, budziły spore emocje. Wśród nich można było znaleźć prawdziwe olbrzymy. Sum miał 1,40 m, sum, szczupak 92 kilo, a czy 92 kilo, 92 centymetry tej wielkości. Spore ryby. No bardzo duże. Dwa dni później wyłowiono jeszcze większy okaz. Ja myślę, że bardzo dużo, bo jak ja sam to zobaczyłem, ja nigdy nie myślałem, że takie egzemplarze pływają w naszej rzece i trzeba powiedzieć, że większość tych dużych ryb to są te ryby, które żerują przy dnie. Największe były sumy. Bardzo duże egzemplarze pod tytułem 2,5 metra, ważące pewno kilkadziesiąt dobrych kilogramów. W swoim komunikacie Wody Polskie informowały, że już od poniedziałku Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich we Wrocławiu podjęło decyzję o zwiększeniu przepływu wody ze zbiornika Nysa z 7 m sześciennych na sekundę do 15 m sześciennych. Działania te miały zapewnić wzrost zawartości tlenu w wodzie. W środę ponownie stopniowo zwiększono przepływ ze zbiornika z 7 m na sekundę do 30 m sześciennych na sekundę. Jednocześnie w środę do rzeki Nysy nastąpił wyciek substancji ropopochodnej, która trafiła do kanalizacji deszczowej w rejonie mostu Bema. Straż pożarna oczyściła wodę tego samego dnia. By wykluczyć inne przyczyny masowego śnięcia ryb, pewna ilość padłych zwierząt została zabezpieczona pod kątem wykonania badań toksykologicznych przez odpowiednie służby. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska na początku stwierdził, że to najprawdopodobniej przyducha, ale mówię, czekamy dzisiaj na wyniki, bo tak naprawdę nie wiemy, co było przyczyną. Na ostateczne wyniki badań toksykologicznych, które wyjaśnią wszystkie wątpliwości, poczekamy około 2 tygodni.